konferencją w ośrodku szkoleniowym Knieja w Rajgrodzie rozpoczęły się przygotowania do utworzenia Stowarzyszenia Samorządów Lokalnych na rzecz rozwoju lokalnego. Spotkanie zostało zorganizowane przez Fundację Forum Inicjatyw Rozwojowych. Celem dzisiejszego seminarium jest przede wszystkim umożliwienie wszystkim samorządom ziemi łomżyńskiej, byłego województwa łomżyńskiego spotkania z ideą ekonomii społecznej, pogłębienia współpracy, a przede wszystkim przedstawienia idei możliwości współpracy w ramach tzw. spółdzielni socjalnych osób prawnych oraz zlecania zadań z samorządu do organizacji pozarządowych, w tym m.in. rozwiązań w obszarze tzw. klauzul społecznych. To są nowe tematy, które my poruszamy tutaj na tym obszarze. Cieszymy się, że samorządy tak licznie odpowiedziały na nasze zaproszenie. Nie da się rozwiązywać problemów społecznych bez udziału samorządów. To musi być współdziałanie z jednej strony samorządów, z drugiej strony organizacji pozarządowej, z trzeciej strony przedsiębiorców, którzy wspólnie mogą i mają takie możliwości, aby tworzyć i nowe podmioty, jak również miejsca pracy w nich, które tak bardzo są potrzebne również tutaj. Dzisiaj będziemy przekonywać i pokazywać dobre praktyki z Polski, rozwiązań, które już funkcjonują. Rozwiązań polegających na tym, że dwa samorządy wspólnie zawiązują spółdzielnię socjalną osób prawnych. Spółdzielnia socjalna osób prawnych może zlecać pewne zadania, które i tak są zlecane w ramach samorządu, i tym samym tworzyć lokalnie miejsca pracy. A to jest bardzo ważne i bardzo pożądane. Do takiego rozwiązania będziemy zachęcać dzisiaj samorządy, ale będziemy również zachęcać samorządy do tego, aby podjęły współpracę w ramach Łomżyńskiego Forum Samorządowego, tak aby wspólnie mogły aplikować o środki, tak aby mogły wspólnie realizować pewne przedsięwzięcia i wykorzystać tą perspektywę, która jest przed nami. Stowarzyszenie, do którego zamierzają przystąpić samorządy lokalne, ułatwi starania o fundusze unijne wspierające rozwój gmin i miast. Stowarzyszenie, które chcemy założyć, stowarzyszenie tak naprawdę, które ma skupiać samorządy ziemi łomżyńskiej, czyli Łomże, Kolno, Grajewo, Zambrów, Wysokie Mazowieckie, no wszystkie te związane z byłą ziemią, czy z byłym województwem łomżyńskim samorządy. Te stowarzyszenie chcemy utworzyć w konkretnym celu, w celu przede wszystkim pozyskiwania środków z nowej perspektywy unijnej, bo ta nowa perspektywa unijna ogranicza nam możliwości bardzo mocno pozyskiwania jako samodzielnym samorządom. Ograniczenie jest tak poważne, że praktycznie sami nie będziemy mogli sięgać po większość środków unijnych. To stowarzyszenie się dzisiaj tutaj tworzy. Mamy dużo uwag, pewnie będziemy jeszcze debatować nad statutem tego stowarzyszenia, ale mam taką nadzieję, że ono powstanie i że przyniesie nam wymierne korzyści. My generalnie stawiamy na kapitał ludzki. Chcemy dzięki temu stowarzyszeniu, aby wsparcie otrzymali nasi przedsiębiorcy, aby umożliwić naszym mieszkańcom otwieranie nowych działalności poprzez oczywiście dofinansowanie rozpoczęcia ich działalności, a także poprzez sprecyzowanie tego, jak i co mają robić. Myślę, że w tej chwili jest to sprawa najistotniejsza, bo mamy dosyć duże bezrobocie i jest ono takie na takim prawie samym poziomie w Kolnie, w Łomży czy Grajewie. Mamy naprawdę dosyć duży problem, szczególnie który dotyka młodych ludzi kończących szkoły, studia, wracających do Kolna, do Grajewa, do Łomży, którzy nie mogą znaleźć pracy. I chcemy w taki sposób, jak już na świecie jest on rozwiązywany, czyli poprzez otrzymanie z programów kapitału i założenie własnej działalności, tworzenie sobie miejsc pracy. Nie jest to łatwy temat, jest to temat bardzo trudny, chociaż my już jako miasto Kolno przerabialiśmy taki program. Oczywiście nie wszyscy, którzy zaczynają tę działalność, kontynuują, jest na to jakiś okres czasu, ale są i tacy, którzy dzięki tym programom dzisiaj funkcjonują i nie tylko pracują sami, ale stworzyli kilka lub kilkanaście miejsc pracy, z czego się bardzo cieszę. Te stowarzyszenie umożliwi również nam, mam taką nadzieję, pisanie projektów twardych, czyli projektów, w których będziemy mogli otrzymywać pieniądze na inwestycje. Dotyczy to szczególnie projektów, w których wymagana jest spójność czy styczność terytorialna, czyli tam, gdzie muszą partycypować dwie gminy i gminy muszą być terytorialnie ze sobą spójne, czyli muszą graniczyć, bo
tylko takie projekty tak naprawdę będą miały szansę w nowej perspektywie na uzyskanie dużych środków. Oczywiście będą to też środki nie tylko z RPO, bo środki z funduszy ponadregionalnych. Tam ten limit jest bardzo duży, bardzo wysoki i nawet Łomża, myślę, nie jest w stanie samodzielnie aplikować o te środki, a już wspólnie będziemy mogli to robić. Stowarzyszenie te również odciąży w pewnym sensie nasze samorządy, bo myślę, że będzie ono miało swoje władze, będą tam zlecane prace rozliczeniowe, projekty, czy stowarzyszenie będzie zlecać firmom pisanie projektów, czyli będziemy troszeczkę odciążeni i ta polityka pozyskiwania środków będzie spójna. Padają takie stwierdzenia, że rozmawialiśmy tu ze starostą łomżyńskim, że będziemy jakoś konkurować jako samorządy i tak dalej, i tak dalej. Coraz mniej jest środków, w których samodzielnie będziemy mogli pozyskiwać te dotacje, więc tu o konkurencji mowy już nie ma. Jedynie mądrość nasza polegająca na tym, że zjednoczymy się, może spowodować, iż te środki uzyskamy. Stowarzyszenie jest bardzo potrzebne. Nie tylko ja, jako wójt gminy Kolno i nasz samorząd doszedł do tego wniosku, ale dzisiaj na tą konferencję zjechało bardzo wielu włodarzy, którym przyświeca dokładnie ta sama myśl. Myśl, która jest szansą dla nas. Będziemy podejmować również pojedynczo różne inicjatywy, ale wiemy doskonale, że wspólne działania są o wiele bardziej efektywniejsze. Wspólne działania mogą przynieść o wiele większe korzyści. Dlatego też postanowiliśmy zjednoczyć swoje siły, zjednoczyć swój potencjał, swoje wysiłki dla dobra naszych mieszkańców. Statut stowarzyszenia zawiera bardzo wiele obszarów funkcjonowania. My bardzo duże nadzieje pokładamy między innymi w integracji społecznej, w kapitale ludzkim. Akurat gmina Kolno jest tą gminą, w której występuje bardzo dużo organizacji formalnych, jak też ugrupowań nieformalnych. Są to osoby bardzo dynamiczne, bardzo otwarte, bardzo kreatywne i chcielibyśmy stworzyć im szansę do tego, aby mogli rzeczywiście podejmować takie inicjatywy, które by spowodowały, że wypracowaliby dla siebie ofertę rozwoju w bardzo różnych dziedzinach, czy to kultura, czy to sport, czy to turystyka. I tutaj widzimy właśnie w tworzeniu tego stowarzyszenia ogromną szansę. Druga płaszczyzna to płaszczyzna również rozwoju gospodarczego. Gmina Kolno jest specyficzną gminą, ponieważ jest to gmina rolnicza. U nas są producenci mleka, producenci żywca, ale również i ci mieszkańcy, którzy pracują w mieście Kolno. I również ci, którzy naprawdę nie mają pracy, których dotykają te wszystkie bolączki, jakie wiążą się z bezrobociem. Dlatego też przystąpiliśmy do Łomżyńskiego Paktu Ekonomii Społecznej i chcemy, naszą intencją jest stworzyć spółdzielnie pracy, tak aby część naszych mieszkańców mogła realizować się zawodowo, mogła nie tylko podnosić swój status i swoje warunki życia, ale żeby ich praca również przekładała się na polepszanie warunków życia innych mieszkańców. Mam ogromną nadzieję, wiążą władze miasta Łomży z powołaniem tego stowarzyszenia, tego forum, Łomżyńskiego Forum Samorządowego. Tak naprawdę stawiamy sobie wiele celów. My wiemy jedno, że w tym nowym rozdaniu środków unijnych bardzo trudno jest pozyskiwać małym samorządom, a nawet większym, takim jak miasto Łomża, pieniądze z różnych źródeł. Czy to będzie regionalny program operacyjny, czy to będą inne programy, chociażby infrastruktura i środowisko, będzie nam bardzo trudno pozyskiwać pieniądze osobno, dlatego że to są bardzo duże inwestycje, które nie są możliwe do wykonania, do aplikowania o nie, jeśli idą małe podmioty, jeżeli idą małe samorządy. Nawet miasto Łomża to jest czasami zbyt mały podmiot, by występować. Na przykład o środki związane z budową dróg, dlatego że w tym nowym rozdaniu nie ma pieniędzy nawet dla miasta Łomży na budowę drogi, jeżeli to będzie dotyczyło tylko jakby naszego miasta, ale też chodzi o wiele innych obszarów. Tak naprawdę środki są kierowane do ogromnych metropolii i tak naprawdę tylko wspólne porozumienie, tylko szukanie współpracy, nawiązywanie trwałej współpracy gwarantuje nam możliwość pozyskiwania środków na realizację dużych celów, które będą służyły wszystkim naszym mieszkańcom, czy to gminy, czy to powiatu łomżyńskiego, czy wielu innych tutaj samorządów, które dzisiaj na spotkaniu są.
Nie do wszystkich projektów muszą występować wszyscy, którzy wezmą udział w tym, będą członkami stowarzyszenia. Czasami może być jakaś podgrupa. Natomiast najważniejsze jest to, że to rozszerza nasze możliwości aplikowania. My wszyscy bardzo intensywnie pracujemy nad tym, by szukać środków zewnętrznych, które będą służyły rozwojowi naszych samorządów. Oczywiście czynimy to również bardzo intensywnie w mieście Łomża i po przeanalizowaniu tych możliwości doszliśmy do wniosku, że wielokrotnie nie będzie to możliwe osobno. Stąd tak ważne jest to, by nawiązać trwałą współpracę w formie jakby usankcjonowanej prawem, czyli stowarzyszenia. Dlatego też dzisiaj będziemy już składali takie deklaracje przystąpienia. Weźmiemy projekty uchwał, które będziemy przedkładali naszym radom gmin czy Radzie Miasta na Łomży, licząc na zrozumienie i dobrą wolę naszych radnych, po to, byśmy mogli jako władze poszczególnych jednostek terytorialnych w sposób skuteczny i efektywny o te środki aplikować. Oczywiście w tym zamiarze, ponieważ to spotkanie dotyczy też ekonomii społecznej i tych możliwości, które płyną z rozwoju ekonomii społecznej, ale chciałabym podkreślić, że Łomżyńskie Forum Samorządowe, czy to jest to robocza nazwa, być może troszeczkę ją zmodyfikujemy, te forum samorządowe Ziemi Łomżyńskiej, z całą pewnością tak naprawdę te działania będą dotyczyły wielu innych obszarów, czy to aplikowania o budowę dróg, czy infrastruktury, czy środowiska, czyli tych problemów, które dotyczą nas wszystkich. Więcej nas łączy niż dzieli. Uczestnicy konferencji wysłuchali wykładów i prelekcji dotyczących współpracy samorządów w nowej perspektywie finansowej. Jak widać, Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregion Łomżyński to instrument, to projekt, w ramach którego bardzo szeroko staramy się wspierać i ekonomię społeczną, i współpracę, i to na polu samorządowym, i to na polu organizacji pozarządowych. No i tutaj mamy taki wspólny element. Dziś postaramy się rozpocząć realizację stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego całego subregionu łomżyńskiego, czyli będziemy tworzyć organizację pozarządową z podmiotów samorządowych. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregion Łomżyński organizuje całe przedsięwzięcie, organizuje seminarium, ekspertów, specjalistów do spraw i to zakładania i pozyskiwania środków przez to stowarzyszenie. To stowarzyszenie ma na celu oczywiście realizację wszystkich zadań, które będą niwelować bezrobocie, będą tworzyć miejsca pracy, będą realizować projekty, które przyczyniają się do aktywizacji mieszkańców, wzrostu przedsiębiorczości, więc bardzo się cieszymy, że jako ośrodek możemy współpracować i pomóc samorządom, żeby one realizowały swoje wspólne projekty. Uczestnicy konferencji wysłuchali wykładów i prelekcji dotyczących współpracy samorządów w nowej perspektywie finansowej. Udział w seminarium, składanie deklaracji to pierwszy etap tworzenia Stowarzyszenia Samorządów na rzecz Rozwoju Lokalnego.